Witajcie moi kochani. Jest czwartek. Na moim zegarku właśnie wybiła godzina 18:30. Tak więc czas na poczytajki. Oczywiście, że czas na poczytajki. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejszy dzień w Poznaniu był taki ponury, zimny. Wiał bardzo, bardzo nieprzyjemny wiatr. I ojej, ojej. Chciało się spać, chciało się posiedzieć w domku, rozgrzać przy ciepłej herbatce, posiedzieć w takim mięciutkim fotelu, w jakim teraz siedzę. I wiecie co, naprawdę miałam dużą ochotę na to, żeby posiedzieć sobie w fotelu, posłuchać jakiejś bajki i podziergać kolejną czapkę, którą właśnie robię. Ale no nie do końca mogłam tak zrobić. Dzisiaj jednak, teraz o godzinie 18:30, kolejny czwartek, spotkamy się ponownie z naszym, jednym z naszych bohaterów. Ostatnio czytamy opowiadania o Krasnalu Hałabale. Książeczkę z przygód Krasnala Hałabały napisała Lucyna Krzemieniecka. Ilustracje do tej książeczki, które Wam pokazuje, zostały narysowane przez Zdzisława Witwickiego, a całą książeczkę wydało wydawnictwo Nasza Księgarnia. Dzisiaj, tak jak Wam obiecałam w zeszłym tygodniu, będziemy dalej czytać o przygodach naszego krasnalka Hałabały. W ostatnim tygodniu zostawiliśmy go, kiedy bawił się na zimowym weselu u baby Saby i Józki, a także jak witał się z panią Wiosną i pomagał wiewiórkom. Dzisiaj kolejne dwa rozdziały i nie będzie to jeszcze koniec naszych przygód przeżywanych razem z krasnalkiem, z wesołym krasnalkiem Hałabałą. Myślę, że wrócimy jeszcze do tych przygód w następnym tygodniu. I teraz ważna informacja. W przyszłym tygodniu, to znaczy 1 listopada 2018 roku, nie zobaczymy się na żywo. Nie zobaczymy się na żywo, dlatego że jest to 2 listopada. 2 listopada jest to dzień zaduszny, dzień tuż po Wszystkich Świętych i po prostu wyjeżdżam do rodziny, dlatego nie będę mogła być z Wami na żywo, ale o godzinie 18, nie, moment, dobrze mówię? Czwartek to jest pierwszy, zgadza się, czwartek to jest pierwszy, czyli Wszystkich Świętych. Tego dnia wyjeżdżam do mojej rodziny, żeby razem z nimi świętować święto Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy zasłużyli także w naszych sercach, nie tylko ogłoszeni przez Kościół, na to, żeby nazywać ich świętymi. W tym dniu ja będę świętować, mam nadzieję, że również Wy będziecie się uśmiechać do wszystkich tych ludzi, których uważaliście za świętych i do wszystkich tych, którzy zostali nazwani świętymi przez Kościół. Być może w tym dniu albo troszkę wcześniej będziecie uczestniczyli w tak zwanych balach czy korowodach świętych. Jeżeli tak, to bardzo chętnie obejrzę zdjęcia Waszych przebrań, być może jakieś rysunki. Bardzo, bardzo chętnie je zobaczę. Jeżeli chcecie, możecie wyrzucać swoje przepiękne prace, swoje przebrania tutaj pod filmem na Facebooku. A jeżeli nie chcecie, żeby były widziane, ale macie ochotę się ze mną, z ciocią Hanią podzielić, to zapraszam, żebyście wysłali do mnie maila na adres pomysłowy.kufer@gmail.com. pomysłowy.kufer@gmail.com.
www.kamilaszczepanek.com. Możecie również napisać do mnie wiadomość prywatną tutaj na Facebooku. I jeżeli będziecie mieli ochotę, to oczywiście Waszymi zdjęciami podzielę się także z osobami, które nasze poczytajki, moją pomysłową stronę obserwują. A teraz mam nadzieję, że jesteście gotowi na posłuchanie, a ja jeszcze tylko powiem, że nie będzie mnie na żywo 1 listopada, ale bajka w czwartek o godzinie 18:30 będzie na Was czekała. Zostanie wcześniej nagrana, tak żebyście również ten wyjątkowy dzień mogli spędzić z poczytajkami. Teraz usiądźcie sobie wygodnie, jak macie ochotę, możecie się położyć gdzieś na wygodnej kanapie, być może na łóżku, może już powoli przygotowujecie się do wieczornego odpoczywania, do nabrania sił na kolejny ważny, wyjątkowy dzień. Usiądźcie sobie wygodnie albo połóżcie się, możecie zamknąć oczy, możecie też, jak macie ochotę, patrzeć na czytane przeze mnie bajki, a ja powolutku zabieram się do czytania, tak żebyście mieli się przy czym relaksować. Chcecie bajki? Oto bajka, a przed nami poczytajka. O śniadanku w szpaczej budce. Idzie krasnal poprzez las, podskakując raz po raz. Hop, hop pośród krzaczków w swym czerwonym kubraczku. Hop, hop po steczce w swojej czerwonej czapeczce. Da, dana, dana, zielony lesie, wiatr krasnala w gości niesie. Gdy tak krasnal sobie pomyka, nagle jeża spotyka. I pyta go jeżyk, co ma kolczasty kołnierzyk? Chciałbym wiedzieć właśnie, dokąd śpieszę kraśnie. Ach, idę kochanku do szpaka na śniadanko. Zaprosił mnie szpaczek, co ma nakrapiany fraczek. Jeszcze sobie adres przepowiem, żebym nie zapomniał, aby za rzeczką, za góreczką w ogródku baby Saby, gdzie wietrzyk wieje, gdzie słonko blask roztacza, stara grusza, budka szpacza. No, choć jeże mnie gardzę, ale mi się spieszy bardzo. Do widzenia! I znów krasnal biegnie poprzez las, podskakując raz po raz. Hop, hop pośród krzaczków w czerwonawym kubraczku. Myk, myk po steczce w czerwoniastej czapeczce. Da, dana, zielony lesie, wiatr krasnala w gości niesie. Myku, myku, gdy tak pomyka, natknął się na królika. Królik bardzo się rozczulił i pyta. Chciałbym wiedzieć właśnie, dokąd śpieszy kraśnie. Ano, idę kochanku do szpaków na śniadanko. Adres sobie tylko przepowiem, żebym nie zapomniał, aby. Za rzeczką, za góreczką w ogródku baby Saby, gdzie się słonko śmieje, gdzie bezmiłą woń roztacza stara grusza, budka szpacza. Do widzenia, króliku! Komu w drogę, temu czas! I to mówiąc, krasnal hopaj hop przez las. Za rzeczkę, za góreczkę i już jest przed ogródeczkiem. Patrzy, wietrzyk wieje, słonko blask roztacza, a na starej gruszy wisi budka szpacza. Tato! Woła krasnal i na gruszę się wgramoliwszy, do budki szpaka puka. Stuk, puk! Czy tu mieszka pan szpak?
Tak. A czy jest w domu? A co do tego komu, bo jest tylko szpakowa, dzieci chore. Ano, mówi krasnal, robiąc minkę przyjemną. Bo właśnie pan szpak umówił się ze mną, bo właśnie jest sprawa taka, żem zaproszony przez szpaka. I niechże już szczerym będę, zaprosił mnie na śniadanko, na miłą gawędę. Więc przychodzę, rzecz jasna, jakem krasnal. Ależ ja nic o tym nie wiem, mówi szpakowa w gniewie. Toć nigdy nie zgodzę się na gości wiosną. Przyjdź latem, jak dzieci podrosną. Ale teraz to mój mąż, po jedzenie lata wciąż. Nie może nastarczyć gąsieniczek, robaczków dla naszych głodnych sześcioraczków. Wciąż piszczą. Aj, 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 jeść, jeść nam, mamo, daj. Co innego latem, jak odchowają się małe. Wtedy przeniesiemy się z budki na pole albo do lasu. Będzie mniej kłopotów, będzie więcej czasu. Nad stawem, wśród trzcin pobliskich, będziemy koncertować w towarzystwie, bo tam nad stawem powietrze i przyjemniejsze, i zdrowsze. Wtedy przyjdź w gości. To i owszem. No, nie chciałam zawadzać rodzinie szpaczej. Przyjdę latem, nie inaczej. Chowaj, szpakowo, swoje dzieci zdrowo, a jak szpak przyleci, to nawet przed nim utaj, żem był tutaj. Powiedziawszy to, krasnal jął się gramolić ze starej gruszy. Dostrzegła go baba Saba, jak szedł obok chaty i woła. Ej, malutki, czerwieniasty, chodź tu, zaśpiewaj Jaculkowi śpiewkę, to dostaniesz czerwoną rzodkiewkę. A jak zaśpiewasz nie zgorzej, to ci i białą dołożę. Zapachniały krasnalkowi rzodkiewki na grzędzie i rzeczy. Dobrze, babo, niechaj i tak będzie. Nasz mały krasnal bardzo ochoczo, z wielką energią wybierał się do szpaka na śniadanko. No, okazało się jednak, że szpaka nie ma w jego domku, czyli w budce na gruszy. Na gruszy, która rosła sobie w ogródku baby Sawy. No, z babą Sawą spotkaliśmy się poprzedniego razu, gdy zimą urządzała wesele dla Józki. Wtedy również krasnal pomógł uśpić Jacusia. No i niestety, pani szpakowa nie zaprosiła krasnala w gościnę, bo miała chore dzieci, chore szpaczątka i musiała je pielęgnować, nie miała ochoty na wizyty. Ale kiedy... Witaj, Adamie, bardzo się cieszę, że jesteś. Kiedy krasnal schodził z gruszy, dojrzała go właśnie baba Saba i poczęstowała go rzodkiewką, obiecawszy mu również, że jeżeli uda mu się uśpić Jacusia, to dostanie kolejną, tym razem białą rzodkiewkę. Więc krasnal zjadł śniadanko, trochę inne niż pewnie zamierzał, ale i tak udało mu się znaleźć coś pysznego na śniadanie i spędzić miło ten wiosenny poranek. Zobaczmy, co się działo dalej. O słowiku, o gniewie i o kalinowym krzewie. Było to akurat przed samymi zielonymi świątkami, kiedy czerwiec chodzi po świecie i roztula zieleń i kwiecie. Wytknął krasnal z dziupli czerwony nos i nagle słyszy. Gwiżdże kos. Buzia się krasnalowi roześmiała i zawołał. I mnie by się gwizdka przydała. Taka gwizdawka, świstawka, bardzo mała zabawka. I tak myśląc, pomknął krasnal lasem i niebawem stanął nad stawem. Pokażę wam obrazek, który tutaj mamy do tej opowieści.
To jest właśnie krasnal hałabała, który wybrał się nad staw. Podejrzewam, że będzie robił sobie właśnie taką świstawkę, gwizdawkę. Posłuchajcie dalej. Staw czerwcowy, staw zielony, tatarakiem umajony. Tu kalina, jak to w lesie, białym przystrojona kwieciem. Tam znów brzoza płacząca, co jej wiatr warkocze trąca. A nad brzozą, nad kaliną świtezianki w górze płyną. A w słońcu im lśnią skrzydełka, jak modrzyste, śliczne szkiełka. Zaszedł sobie krasnalek nad sam brzeżek wody i wyciągnął ze szlamu tataraczek młody. Mój ty tataraczku, zrosiła cię rosa, będę ja na tobie gwizdać, nie gorzej od kosa. I to mówiąc, przytknął krasnal małe usta tam, gdzie na tataraku różowa jest wypustka. I zaraz mu się zagwizdało. Kiwit, 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 kiwit. Aż słowiczek się zadziwił, wyleciał z krzaków i przed krasnalem staje. Pięknie ci się, krasnalo, gwizdania udaje, ale czemuż to nie witasz się ze mną słowiczkiem, co mi jest pięknym obdarzon głosiczkiem? Krasnal patrzy na słowika i złość, aż mu mowę zatyka, bo sobie przypomniał jesienną porę i gości, co na ucztę nie przyszli. Więc też ścisnął w ręku tatarak jak szable i mówi w gniewie. Cóż to słowik udaje, że nie wie? Słowik miał przyjść jesienią i nie przyszedł wcale. Nie widać słowika, nic widać słowika nie obchodzą krasnale. Zostałem wtedy sam, z plackiem borówczanym i z wielkim żalem w duszy. Gniewam się, nic mnie nie wzruszy. Niech się osoba słowika w krzaki schowa. Ależ no, nie gniewaj się, krasnalu, mówi słowik. To ci ja ciebie obrazić nie chciałem, tylko wtedy czasu nie miałem, bo musiał lecieć do Afryki, jak i inne słowiki. Podróż podróżą, mówi krasnal. Ale mam taki żal w duszy, że nic mnie nie wzruszy. I znowu krasnal tatarak w ręku ściska groźnie. Zmartwił się słowik, bo lubił krasnala szczerze. I poskakawszy chwilę, tak świergocze mile. Załóż się ze mną, krasnalu, że jeszcze dziś, w wieczornej godzinie, gdy na niebo tysiąc gwiazd wypłynie, gdy księżyc wzejdzie nad kaliną, gniewy twoje miną. Dobrze, założę się z tobą, mówi krasnal. Ale jak przegrasz, mój kochany, to przyniesiesz mi tuzin płatków różanych. Zrobię sobie z nich pachnidełko i całą zimę wąchać je będę. Dobrze, mówi słowik. A jeżeli wygram, to ty mi przyniesiesz 4 tłuste gąsienice, bo je bardzo lubię, jakiem słowik. Jeden ci jeszcze warunek postawię, żebyś dzisiaj wieczorem był tutaj, przy stawie. Dobrze, będę, przyrzekł krasnal i do dziupli pobiegł, gwizdaniem na tataraku drogę sobie skracając. Siedział w dziupli do wieczora. A gdy wreszcie przyszła pora, nad staw, wedle umowy, bierze. A tam nad stawem 1000 cieni pod drzewem leży. A tam nad stawem mięta z tatarakiem tak pachną. A srebrny księżyc na niebo kulą wypływa wielgachną. Stanął krasnal wśród ziela i patrzy. Co to się dziać będzie? Patrzy, słucha, aż tu nagle na kalinie słowikowa piosnka płynie. Na kalinie piosnka płynie, cały las przenika. Czyjaż by to piosnka była,
Jeśli nie słowika, tirli, tirli, lili, lili, już jest wiosna, moi mili. Płyną słowikowe pieśni, jakoś rzewnie i boleśnie. Płyną słowikowe nutki tak, jakby w nich były smutki. Krasnal słucha, już się wzruszył, ale sam sobie powiada, prawda, melodia i piękna, i czysta, ale nie z gorzej też śpiewa pokrzewka czarnoubista. I znów płyną nad stawem słowikowe pieśni, to wesoło i lekko, to rzewnie i boleśnie. Dirli, dirli, lili, lili, kochajmy się, moi mili. Słucha Krasna. Tak się wzruszył, że mu łezka z oczka spada, ale jeszcze głos niedobry tak mu podpowiada. Owszem, melodia być może i piękna i czysta, ale przecież nie z gorzej i kos czarny śwista. Słowikowe pieśni płyną, a tu księżyc nad kaliną w srebrnej szacie nagle staje. Gniew Krasnala jak lód taje. W kilku susach już jest na kalinie i słowika śpiewaka za szyję pióreczkową cup i woła ze łzami. Ach, te pieśni twoje takie rzewne, tak czyste. Nie mogę się gniewać na wielkiego artystę. A widzisz, wiedziałem, woła słowik z zapałem, że niech tylko ci pieśń swoją za noce na kalinie gniew twój przeminie. Idź teraz i przynieś mi 4 tłuste gąsienice, bo mi się od ciebie należą według umowy. A wiesz, że gąsieniczka przysmak słowikowy. Ach, daruj mi już, słowiczku, że ci ich nie schwycę. Cóż mi bowiem zawiniły 4 gąsienice? Prosi Krasnal, a słowiczek fiuka. A no dobrze, daruję ci. I znów się zapamiętał w śpiewie na kalinowym krzewie. I śpiewał bardzo długo. A dobrze, że się wyśpiewał do woli, bo wkrótce przyjdzie lato. Co mu już śpiewać nie pozwoli. Pokażę wam jeszcze obrazek z tego leśnego koncertu. Widzicie? Tutaj widzimy drzewo albo kalinowy krzew, na którym siedzi słowik. Oświetla go księżyc. A tutaj pod drzewem kto jest? Tak, to nasz kochany Krasnal Hałabała. I to, moi kochani, koniec na dzisiaj opowieści o Krasnalu Hałabale. Ale tak jak już od jakiegoś czasu mamy w zwyczaju, przeczytam wam jeszcze jedną, dwie, a może więcej bajek ze świata. Bajki, które czytamy, zostały zebrane w takiej dużej książce, która nazywa się Bajki Świata. Książka ta została wydana przez wydawnictwo Arti. Posłuchajcie. Złoto Abdullaha. Dawno, dawno temu żył mężczyzna o imieniu Abdullah, który był najbogatszym człowiekiem w mieście. Abdullah nie obnosił się ze swoją fortuną i z łatwością można było go wziąć za biedaka. Pewnego dnia mężczyzna wymienił wszystkie swoje pieniądze na jedną ogromną bryłę złota. Tak, by łatwiej mu pilnować swojego bogactwa. Koło nieużywanej studni wykopał dołek, w którym zakopał swój skarb. Każdego dnia
Abdullah wracał i sprawdzał, czy jego złoto wciąż tam jest. Z biegiem dni jego codzienne wycieczki zaczęły dziwić mieszkańców miasta. Gdy kolejnego dnia mężczyzna poszedł w znajome miejsce, odkrył, że ktoś wykopał jego skarb. Złoto zostało skradzione! Abdullah zaczął lamentować, a jego płacz przyciągnął zaciekawionych mieszkańców. Jeden z nich podszedł do zawodzącego mężczyzny i rzekł: chcesz znów mieć swoje złoto? Wrzuć do dołka ciężki kamień i udawaj, że to twój skarb. Jak możesz śmiać się ze mnie w tej chwili? Spytał zapłakany Abdullah. Ależ ja się nie śmieję, przyjacielu, odparł sąsiad. Kiedy miałeś swoje złoto, tak samo, tylko mu się przypatrywałeś. Nie miałeś z niego żadnego pożytku. Przecież to samo można robić z kamieniem, wytłumaczył mu sąsiad. Abdullah zastanowił się nad słowami sąsiada i zrozumiał, że nie ma powodu do rozpaczy. I tak nigdy nie zamierzał wymienić złota na dobra doczesne. Więc otarł łzy i z ulgą udał się do domu. Kochani, ta historyjka mówi o bogactwie i o tym, czy to bogactwo w jakiś sposób wykorzystujemy. Abdullah był człowiekiem bogatym, miał dużo pieniędzy, jednak nie był człowiekiem, który z tym bogactwem się obnosił, to znaczy nie było widać, że jest bogaty, tylko nieliczni wiedzieli o tym, że ma dużo pieniędzy i że stać go na wiele rzeczy. Na rzeczy takich codziennych, na codzienne zakupy, ale pewnie też na jakieś większe, na przykład zakup konia, zakup domu. Nie wiem, co Abdullahowi było potrzebne. Wszyscy wiedzieli, że Abdullah jest bogaty, ale nie chwalił się tym. Pewnego razu wymienił całe swoje złoto na jedną wielką złotą bryłę i zakopał ją. Lubił na nią patrzeć, ale nie chciał, żeby dostała się w niepowołane ręce. Nie chciałby ją skradziono, ale lubił patrzeć i chyba lubił myśleć, jaki jest bogaty. Jednak nie zamierzał tej bryły złota wymienić na pieniądze, tak żeby coś za nie kupić. Lubił po prostu patrzeć na złoto, które miał. Kiedy skradziono mu tą bryłę, która była zakopana, początkowo bardzo się zasmucił, bardzo się rozzłościł, ale kiedy zastanowił się nad tym, co powiedział mu jeden z sąsiadów, że równie dobrze mógłby w tej chwili zakopać kamień i patrzeć na niego tak samo, jak patrzył na złoto, to stwierdził, że rzeczywiście ten człowiek ma rację, bo przecież nigdy nie chciał wydać tej wielkiej bryły złota, nigdy nie chciał nic za nią kupić. Chciał tylko ją oglądać, chciał tylko ją podziwiać. Może ten, który skradł złoto, wykorzystał je, miejmy nadzieję, że dobrze, do dobrych celów. Nie chodzi tutaj o samą kradzież, tylko właśnie o to, po co nam bogactwo. W przypadku Abdullaha bogactwo było mu potrzebne tylko po to, żeby je podziwiać. Nie chciał, żeby podziwiali go inni ludzie za to, że był bogaty, ale sam chciał podziwiać to, co ma. W tym wypadku właśnie złoto, a nie to, co mógł za to złoto kupić.
Posłuchajcie kolejnej bajki. Ona też będzie mówiła o bogactwie. Spróbujemy sobie znaleźć podobieństwa i różnice w tych dwóch historiach. Opowieść o tym, czego nie można kupić. Kiedyś, w zamierzchłej przeszłości, żył bogaty człowiek o imieniu Ming, który właśnie poślubił młodą kobietę Hanę. Dzień po ślubie Ming poważnie podupadł na zdrowiu. Wezwano wielu znamienitych medyków, lecz żaden z nich nie umiał pomóc choremu. Z każdym dniem młody człowiek był coraz słabszy. Hana zupełnie nie wiedziała, jak pomóc mężowi. W końcu posłała po królewskiego medyka, któremu oferowała ogromną ilość pieniędzy za wyleczenie Minga. Medyk dokładnie zbadał chorego i rzekł cicho: nie wszystko można kupić. W tym wypadku nie ma znaczenia, ile pieniędzy może mi pani zaproponować. Kiedy przychodzi kres, żadne pieniądze nie przedłużą życia. Wściekły Ming wyrzucił medyka z pałacu. Nie chciał uwierzyć, że nie można mu pomóc. Następnego ranka bogaty Ming zmarł. Hana zrozumiała, że pieniądze nie są w stanie zagwarantować zdrowia i szczęścia. Bogatsza o to doświadczenie postanowiła oddać połowę majątku na szpitale i naukę młodych lekarzy. Nie mogła już pomóc mężowi, lecz pomogła innym chorym ludziom. W podzięce jeden z nowo powstałych szpitali nazwano jej imieniem. Ta historia opowiada nam o tym, co w życiu człowieka tak naprawdę jest ważne. I że są rzeczy, których nie możemy kupić, których nie możemy mieć za pieniądze. W tej historyjce mamy powiedziane, że taką wartością, tym, czego nie możemy kupić, jest ludzkie życie i zdrowie. Tych dwóch rzeczy nie możemy kupić. Obojętnie, ile byśmy mieli pieniędzy, to ani życia, ani zdrowia nie możemy sobie kupić. O to bardzo trzeba dbać. O zdrowie trzeba dbać. Życie kończy się. Nie jesteśmy tutaj na ziemi na zawsze. Ci, którzy wierzą, że po śmierci idziemy do nieba, myślą też, że zaczyna się drugie życie. Ci, którzy nie wierzą, że mamy drugie życie, myślą sobie, że muszą jak najlepiej przeżyć to życie, które mają teraz. Życie jest jedno. To życie na ziemi. I też musimy o nie dbać, ale jest tak, że każdy człowiek kiedyś umrze. Wcześniej lub później. Ale nawet gdybyśmy wiedzieli, kiedy umrzemy, to nie moglibyśmy sobie kupić jeszcze dodatkowego dnia, jeszcze dodatkowego miesiąca, jeszcze dodatkowego roku czy kilku lat życia. Życia nie można kupić, tak samo jak zdrowia. Nie możemy też za żadne pieniądze kupić miłości, przyjaźni, rodziny. To są takie rzeczy, których nie można kupić za żadne pieniądze, choćby były największe. Choćbyście wygrali nawet 10 razy pełną pulę w totolotka. Nie można ich kupić. Nie można ich kupić, bo tak się po prostu nie da. O rzeczach, które są bardzo ważne w życiu człowieka, czyli właśnie o miłości, o przyjaźni, o zdrowiu,
i o życiu, o rodzinie. Mówimy, że są to najwyższe wartości. Najwyższe wartości człowieka, o które musimy dbać. Musimy je pielęgnować, tak jak na przykład pielęgnujemy włosy, żeby były ładne, żeby się ładnie układały. Myjemy włosy, czeszemy. Niektórzy nakładają różne odżywki, lakiery, chodzą co jakiś czas do fryzjera, żeby podciąć końcówki, pielęgnują włosy. Jeżeli będziemy pielęgnować te najważniejsze wartości, których nie możemy kupić za żadne pieniądze, to mimo tego, że nie możemy ich kupić, nie możemy dodać im wartości, to przez taką pielęgnację, tak jak pielęgnujemy włosy, przez pielęgnację możemy sprawić, że będą istniały w naszym życiu i że będą bardzo ważne. Jak pielęgnować takie wartości? Jak pielęgnować na przykład miłość, przyjaźń, rodzinę? Na włosy, włosy myjemy, nakładamy szampon, nakładamy odżywkę, rozczesujemy. Miłość, przyjaźń i rodzina przede wszystkim potrzebują czasu. Czas i uwaga to jest to, czym możemy pielęgnować miłość, miłość, przyjaźń i rodzinę. Kiedy dajemy innym swój czas, swoją uwagę, w ten sposób pielęgnujemy relacje. Kiedy na przykład tata albo mama przychodzą z pracy i są bardzo zmęczeni, ale mimo tego poświęcają swój czas dla reszty rodziny, czyli mama dla taty, tata dla mamy oraz dla swoich dzieci, być może dla swoich rodziców także, czyli waszych babci, dziadków. Kiedy poświęcamy czas osobom, które są dla nas ważne i z którymi mamy relacje miłości, przyjaźni, którzy są naszą rodziną, to te wartości są jak wielki skarb. Mimo, że tego skarbu nie będziemy mogli w żaden sposób sprzedać, możemy na nie patrzeć. Tak jak Abdullah patrzył na swoje złoto. Możemy patrzeć, jak się rozwijają, kiedy damy swój czas, swoją uwagę poświęcimy tym ważnym dla nas osobom. Jak się poświęca uwagę? No na przykład, powiedzmy, przechodzicie do dziadków. Lubicie odwiedzać dziadków, bo u dziadków dużo się dzieje. Babcia pewnie przygotowuje jakieś pyszności. Można jej także pomagać w kuchni. Z dziadkiem zawsze prowadzi się jakieś ciekawe rozmowy, czyta książki, układa klocki, a być może możecie z dziadkami też majstrować, może malować. Co każdy lubi? Dziadkowie poświęcają wam swój czas i swoją uwagę. Ale także wy, przychodząc do dziadków, poświęcacie im swój czas i swoją uwagę. Kiedy nie poświęca się uwagi drugiemu człowiekowi, mimo że daje się mu swój czas. Pokażę wam to na przykładzie.
przychodzicie do dziadków i wiecie, co możecie z nimi robić, że możecie gotować, że możecie malować, że możecie rysować, czytać, opowiadać, majsterkować, bardzo, bardzo duże różne rzeczy. I wiecie, że dziadkowie mają ten czas specjalnie dla Was i bardzo, bardzo się cieszą i bardzo, bardzo czekają, aż do nich przyjdziecie. Wiecie to dokładnie i wiecie to także w swoich serduszkach. Ale przychodzicie i zapominacie o tym, że przyszliście do dziadków i włączacie telewizor i oglądacie jakąś bajkę, jakiś film i zapominacie, że przyszliście do dziadków, że oni poświęcają Wam swój czas, a Wy zamiast poświęcać swoją uwagę dziadkom, to czas, który moglibyście z nimi spędzić, spędzacie oglądając film. To nie jest ładne, to nie jest miłe i to na pewno nie przynosi wartości, to na pewno nie ubogaca naszych wartości, którymi są miłość, przyjaźń, rodzina. Inną wartością jest nasze zdrowie. Zdarza się tak, że nie do każdego lekarza możemy się umówić przez poradnię, przez ubezpieczenie. Zdarza się, że do niektórych lekarzy są bardzo, bardzo długie kolejki, a pomoc jest potrzebna natychmiast. Ci ludzie, którzy mogą sobie na to pozwolić i mają pieniądze, mogą dostać się do lekarza, którego im potrzeba wcześniej. Jeżeli zapłacą za wizytę. Niestety nie wszyscy mogą pójść na taką płatną wizytę, ponieważ nie wszyscy z nas mają tyle pieniędzy, żeby nie czekać w bardzo długich kolejkach. Ale nawet jeżeli zapłacimy za wizytę u lekarza, który ma nam pomóc, to lekarz, niezależnie od tego, ile dawalibyśmy mu naszych pieniędzy, ile dalibyśmy mu złota, srebra, złotówek, euro, dolarów, czegokolwiek, co jest bardzo wartościowe, lekarz nie przywróci nam zdrowia, jeżeli nie może go przywrócić, ponieważ nie ma takich metod. Nie może też lekarz przywrócić życia. Po prostu nie da się tego zrobić. Są lekarze, którzy bardzo, bardzo poważnie i bardzo uczciwie podchodzą do tego, co robią. Niezależnie od tego, czy przyjmują w gabinecie prywatnym, czy w gabinecie, do którego idziemy dzięki ubezpieczeniu, nieważne. Są tacy lekarze, którzy zrobiliby naprawdę wszystko, żeby pomóc choremu, który do nich przychodzi. Chcieliby znaleźć najlepszy lek, chociażby był najdroższy. Chcieliby przywrócić całkowicie zdrowie. Niestety nie mogą, dlatego że zdrowia nie możemy kupić. Możemy kupować różne lekarstwa, ale lekarstwa to nie jest zdrowie. Lekarstwa mogą pomóc, mogą zahamować chorobę, mogą ją spowolnić, ale nigdy nie przywrócą zdrowia. Tak samo jak ani lekarstwa, ani pieniądze nie przywrócą życia. Musimy się jednak starać o to, żeby takich mądrych lekarzy, takich, którzy
naprawdę chcą pomóc choremu, było więcej. Jak to zrobić? Można zrobić na przykład tak, jak żona tego bogatego człowieka. Niestety jej mąż umarł. Chciał dać bardzo, bardzo dużo pieniędzy za to, żeby lekarze go uzdrowili. Niestety, jak wiecie już, nie można kupić zdrowia. Nie ma takiej możliwości. Hanna jednak postanowiła, że połowę swojego bogactwa, czyli bardzo, bardzo dużo, przeznaczy na szpitale i na to, żeby lekarze mogli się lepiej kształcić. To bardzo, bardzo ważne. Jeżeli lekarze będą mieli możliwość zdobywania większej wiedzy, szkolenia się, uczenia się coraz to nowych rzeczy, będą coraz lepszymi lekarzami. Dzięki temu będą mogli pomagać coraz większej liczbie chorych. I to właśnie jest dbanie o zdrowie, ale o zdrowie innych ludzi. W ten sposób możemy zadbać o zdrowie, pomagając lekarzom się kształcić. Nie bójcie się tego. Pomagajmy także innym. Pomagajmy sobie przez to, że pomożemy innym. Na przykład lekarzom się kształcić. A żeby zostać lekarzem, trzeba skończyć szkołę podstawową, liceum, pójść na studia, ukończyć studia, najlepiej z wyróżnieniem, odbyć staż. Bardzo, bardzo dużo pracy jest przed takim lekarzem. Ale czasami jest tak, że żeby człowiek, który chce zostać lekarzem, mógł być dobrym lekarzem, potrzebuje pieniędzy, na przykład właśnie od ludzi bogatych, którzy chcą coś dobrego zrobić, po to, żeby dalej mógł się kształcić, żeby mógł zdobywać doświadczenie i żeby mógł pomagać innym ludziom. Mam nadzieję, że teraz będziecie już pamiętali, że są wartości, których nie możemy kupić za żadne pieniądze świata. Niestety, tak jest, ale możemy je pielęgnować. Możemy dodawać im wartości. Możemy sprawiać, że będą dużo, dużo ważniejsze niż jakiekolwiek pieniądze, jakakolwiek biżuteria, jakiekolwiek majątek, czy wygrana w losowaniu, wygrana w lotku. Żadne pieniądze, żadna wygrana nie przywrócą nam zdrowia, nie przywrócą nam życia, nie zadbają o miłość, o przyjaźń, ani o rodzinę. To są wartości, o które musimy zadbać my sami, dając swój czas, dając swoją uwagę, a czasami wspomagając tych, którzy działają dla innych ludzi, na przykład lekarzy. Mam nadzieję, że dzisiejsze bajki podobały Wam się i że z chęcią wrócicie tutaj za tydzień, żeby posłuchać nowych poczytajek. A za tydzień przypominam Wam, że nie spotykamy się na żywo, ale znajdziecie tutaj nagranie poczytajek. Dziękuję Wam za dzisiejszy czas spędzony z poczytajkami, ze mną, czyli z ciocią Hanią, z pomysłowego kufra, z hałabałą i z bajkami świata. Na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam przepięknego czasu. Życzę Wam, żeby jesień, którą teraz mamy,
żeby jesień była kolorowa, żeby jesień była pełna słońca i żeby była przyjemna, żeby było jak najmniej pochmurnych, deszczowych dni. Chcecie bajki? Oto bajka, a za nami poczytajka. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia.